Dobry wieczór, witam na pomeczowej konferencji prasowej. Witam przede wszystkim trenerów, witam Państwa. Niż remisuje 1-1 z Krowrym Głogu w dzisiejszym meczu, ale więcej nie o samym spotkaniu na pewno powiedzą trenerzy. Jako pierwszego ocenę przebiegu wydarzeń na boisku bardzo proszę trenera gości. Bardzo proszę, trenerze. Dobry wieczór. Przynajmniej z mojej perspektywy wydaje mi się, że ten remis sprawiedliwy. I my mieliśmy swoje jedno, dwie okazje w drugiej połowie do strzelenia gola w ataku szybkim. Wiedzieliśmy, że jeżeli oddamy Zinczowi troszeczkę piłkę, to będziemy mogli sobie pozwolić na przestrzeń za plecami i to chcieliśmy wykorzystać. Pierwsza połowa, 15 minut, dobra w naszym wykonaniu. Potem Znicz przejął zdecydowanie inicjatywę, aczkolwiek powiedziałem, tak jak mówię, było to pod kontrolą. Widzieliśmy, że Znicz zbiera bardzo dobrze drugie piłki, ma opanowane to wszystko do perfekcji i tak też było w wielu, wielu momentach tego meczu. Nasza bramka w szatni, powiedzieliśmy sobie, że musimy zdobyć drugiego gola, żeby wygrać tutaj mecz. Nie udało to się i niestety to się potwierdziło. Słupek uratował nas przed bardzo dużą złością, bo powiem szczerze, nasi zawodnicy są źli po tym meczu. Aczkolwiek tak jak powiedziałem, mecz był otwarty. Wydaje mi się, że jak na realia pierwszoligowe i jak na czas i temperaturę dzisiejszego dnia, to był dosyć żwawy, więc tak jak powiedziałem, szanujemy bardzo ten punkt, bo to jest bardzo ważny punkt w naszej całej drodze w tym sezonie i to nie jest przypadkowe, że Znicz naprawdę jest w tym miejscu, w którym jest, bo bardzo dobrze ma przygotowany plan na mecz i to też dzisiaj było widać. My musieliśmy się przeciwstawić po 5 bardzo przeciętnych spotkaniach ostatnio. Musieliśmy się przeciwstawić determinacji i cieszę się, że ta determinacja była. Także gratulacje dla chłopaków. Pomimo, że nie wygraliśmy dzisiaj, to naprawdę z podniesioną głową przygotowujemy się do meczu z Resowem. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Teraz prosiłbym o ocenę wydarzeń na boisku. Trenera, gospodarz, bardzo proszę. Dobry wieczór Państwu. Praktycznie w 100% się zgadzam z opinią trenera. Tak samo po meczu szatni pogratulowałem postawy swoim zawodnikom, bo uważam, że spotkały się dwa zespoły, które chcą w przyszłości dalej grać w tej pierwszej lidze i zasługują na to, żeby grać w tej pierwszej lidze. Zostały teraz 3 kolejki do końca. Mecz momentami może był taki nerwowy i było kilka strat, ale one wynikały, bym powiedział, z takiego mocnego obciążenia mentalnego, jak dużo każda strata może, że tak powiem, kosztować drużynę. I zgodzę się z tym, że był to sprawiedliwy remis. Dwa zespoły dopisują sobie po jednym punkcie do ligowej tabeli i jakby 3 kolejki do końca zdecydują dalej, kto z tej ligi spadnie, kto nie. Bardzo się cieszę z akcji rezerwowych zawodników, po których strzeliśmy bramkę, bo jakby i Kuba, i Daniel bardzo długo czekali na swoje liczby, więc cieszę się bardzo w takim momencie, że zrobili liczby. Teraz jakby też ten mecz się nam pokazuje, że jeżeli mamy całą kadrę, możemy, że tak powiem, zrobić takie 5 zmian praktycznie w meczu i nie tracimy jako drużyna na jakości. Dzięki temu możemy utrzymać to samo tempo meczu, więc cieszę się, że w tym takim decydującym o losach sezonu momencie my mamy wszystkich zdrowych, bo do 27 kolejki przez praktycznie cały sezon cały czas ktoś był nieobecny, ktoś w jakiś sposób pauzował za kartki. I na końcu, ja nigdy nie oceniam pracy sędziego i dzisiaj też nie ocenię sędziego głównego, ale technicznego, bo jakby uważam, że nie może być sytuacji takiego typu, że 87 minut ja nie mówię totalnie nic do żadnego sędziego. W momencie takiego kontrowersyjnego faulu pytam się, za co ten faul, i mówię w stronę technicznego, żeby wytrzymali presję w końcówce spotkania i nie reagowali czasami na, uważam, na bardzo cwane zachowania i jednego, i drugiego zespołu, tylko jakby wytrzymali ciśnienie i sędziowali tak jak do tej pory. I odpowiedzią technicznego jest od razu taka, wołaj tu od razu do trenera żółta kartka. No to mówię, no tak, uważam, że nigdzie nie zajdziemy, jeżeli tylko będzie cały czas straszenie, nie będzie można było rozmawiać, merytoryki żadnej, mówię, to nie doprowadzi, podejrzewam, do niczego dobrego. Zostały 3 kolejki do końca, na następne spotkanie z Motorem Lublin. Cały czas musimy postawić kropkę nad i, żeby jakby matematycznie w tej lidze się utrzymać, ale na tą chwilę jestem naprawdę bardzo dumny i zadowolony z tego, jak Znicz Pruszków prezentuje się w tym sezonie. Dziękuję. Dziękuję. Czy są pytania do trenerów? Bardzo proszę. Wydaje mi się, że
utrzymaliście się w lidze i czy spadł taki kamień z serca, bo pamiętam konferencję prasową po meczu z Wisłą, gdzie tam tak było nerwowość. Dziękuję za pytanie. Odpowiem tak. W tamtym sezonie dwie kolejki przed końcem Kotwica Kołobrzeg miała nad nami przewagi 5 punktów i zajmowali miejsce bezpośredniego awansu i planowali przed ostatnim meczem różnego rodzaju pokazy fajerwerków w czasie tego ostatniego meczu, gdzieś tam świętując awans do pierwszej ligi. Koniec końców w tych dwóch ostatnich spotkaniach Kotwica zdobyła jeden punkt, Zniszcz Pruszków wygrał 2 i wydawało się, że zrobił coś nieosiągalnego, a jednak się to wydarzyło. Dzisiaj też jakby mamy 8 punktów przewagi nad Resowem, 7 nad Polonią Warszawa. Z tymi obydwoma zespołami mamy lepszy bilans bezpośrednich spotkań, więc jakby z tych 6 spotkań, które zostały, 3 Resowi, 3 Polonii muszą wygrać wszystko, a my nie możemy zrobić nic, żeby jakby nas przeskoczyły w tabeli. Tam jeszcze niżej jest i zespół Chrobrego, i zespół Termaliki, więc jakby zdaję sobie sprawę, że to musiałoby się dużo rzeczy wydarzyć, ale jestem takim człowiekiem, który dopóki jakby coś nie jest czarno, bo białe, to jakby nie marzy, tylko twardo stąpa po ziemi, więc jakby uważam, że w całym tygodniu będę jeszcze trzymał normalny reżim treningowy, nie pozwolę zawodnikom myśleć, że by to się już wydarzyło, tylko na Motor Lublin musimy się jak najlepiej przygotować i zagrać kolejny dobry mecz w sezonie, jak do tej pory. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję, że są jeszcze pytania, bardzo proszę. Dziękuję za pytanie. Wykorzystam to pytanie na odprawie pomeczowej dla Szumy, ponieważ w 31 kolejce po raz pierwszy i Szuma, i Radek Majewski dostali ode mnie totalną wolność dzisiaj w poruszaniu się w ofensywie. Do tej pory w każdym ze spotkań mieliśmy na każdej pozycji zasady sztywne i elastyczne, a w tym meczu zdecydowaliśmy się, że te zasady sztywne i elastyczne będą obowiązywały tylko dla 9 zawodników w ofensywie, a dla 2 totalna wolność. I jakby jeżeli pan uważa, że dzisiaj Szuma był mniej widoczny, to zapytam się go, czy w przyszłości potrzebuje mojej pomocy z zasadami sztywnymi i elastycznymi, żeby pokazać swoją jakość, czy odwrotnie, oczywiście w formie żartu. Ja uważam, że Szuma bardzo dzisiaj dużo pracował. Chrobry bardzo dobrze gra w niskiej obronie, bardzo jest mało przestrzeni między formacjami, bardzo mało przestrzeni jest między zawodnikami. Dzisiaj było bardzo ciężko znaleźć piłki w półprzestrzeniach do dziesiątki czy do pionowej dziewiątki, dlatego może dzisiaj Szuma był mniej widoczny, a my też nie chcieliśmy, żeby Szuma schodził za nisko i jakby tylko dostawał piłkę, żeby dostać, ale uważam, że koniec końców miał tą piłkę meczową, znalazł się w sytuacji, trafił w słupek, więc jakby koniec końców uważam, że przy odrobinie szczęścia mógł zostać bohaterem, ale jakby mówię, moja ocena Szumy w tym sezonie jest bardzo dobra, bo ja pamiętam, kiedy on tutaj przyszedł na 2,5 roku temu, był to zawodnik, którego nikt nie chciał w drugiej lidze, że jeździł na testy w jednym, drugim zespole i jakby nikt go nie chciał, przyjechał do nas i daliśmy mu szansę i patrząc, jak się rozwija ten chłopak, to jest coś pięknego, więc jakby na pewno nie będę dla niego jakiś taki jakby twardy po tym spotkaniu, wręcz jakby uznam, że pracował bardzo dużo w defensywie, w ofensywie dzisiaj miał, uważam, mniej do pokazania dzięki bardzo dobrej organizacji, dobrej gry przeciwnika. Dziękuję. Czy są jeszcze pytania? W sezonie za Wami 38 punktów zniczek, tak z perspektywy całego sezonu patrzy Pan na ten dorobek, no bo przed sezonem dużo osób, ekspertów już troszkę skreślało znicza, mówiło, że to utrzymanie to będzie takie science fiction, a tutaj można powiedzieć, że to utrzymanie tak naprawdę jest już na 3 kolejki przed. No cieszy na pewno ta nasza sytuacja i czy moment, gdzie się znajdujemy na 3 kolejki przed końcem, ponieważ nie tylko eksperci mówili przed sezonem, że spadniemy z tej ligi z hukiem, tak jak wcześniej Polkownice, czy tak jak wcześniej Chojniczanka. Ale ta drużyna, już powiedziałem wcześniej, ona przebija sufity i jestem z nich niesamowity, z tych chłopaków dumny, bo jakby większość z nas
jeszcze 2 czy 3 lata temu była niechciana. Ja też byłem trenerem, który wrócił i jakby nikt nie chciał go zatrudnić, nikt nie chciał z nim rozmawiać. Większość zawodników, która tutaj przyszła, miała problemy z grą po 90 minut, dlatego cieszę się, że my jako grupa jakby zrobiliśmy wszystko, żeby być w tym miejscu, w którym jesteśmy. Nie zapominajmy, że też odszedł od nas najlepszy nasz snajper, Maciej Fidlej, przed tym sezonem, więc jakby sam taki moment, że wchodzimy do wyższej ligi, najsilniejszej od lat, najbogatszej i bez naszego najlepszego strzelca z poprzedniego sezonu, bez najlepszego młodzieżowca, którzy trafili do Ekstraklasy, z czego się bardzo cieszyliśmy, to jakby na pewno dodało jeszcze większego trudu. Dlatego mówię, ja bardzo doceniam miejsce, w którym się znajdujemy. Jestem niesamowicie dumny i szczęśliwy z tego, jak się rozwija nasza drużyna, jak poszczególni zawodnicy. I mam nadzieję, że jak największa liczba z tych zawodników w przyszłości będzie grała minimum w pierwszej lidze. Mam nadzieję, że będą też tacy, którzy trafią do Ekstraklasy. Pan jest zadowolony na tyle, że z tej drużyny został wyciśnięty maksimum potencjału? Czy patrząc na Wasze wyniki i na to, co robiliście, no to ten znicz mógł być jeszcze kilka pozycji wyżej? Na pewno były takie momenty, gdzie przegrywaliśmy mecze, będąc zespołem na pewno niesłabszym. I wtedy często nikt nie rozumiał moich słów tutaj na konferencji, kiedy mówiłem, że dla mnie drużyna zagrała dobrze, albo że byliśmy skuteczni w wielu momentach meczu, ale o końcowym wyniku zdecydował stały fragment gry. Na przykład przegraliśmy 1-0 i wtedy tak naprawdę gdzieś tam nikt nie słuchał na poważnie tych moich słów, tylko jakby mówił, no kolejny mecz przegrany, kolejny mecz przegrany, a my cały czas pracowaliśmy nad naszym sposobem gry, często płacąc za to gorzką lekcję, przegrywając na przykład po stałym fragmencie gry, ale to, że dzisiaj my regularnie punktujemy, nie zapominajmy, że dzisiaj, zobaczymy, dzisiaj gramy z Chrobrym Głogów, jesteśmy tacy troszeczkę nie do końca zadowoleni 1-1, a to drużyna, która jeszcze chyba 2 sezony temu grała w barażach o Ekstraklasę, więc jakby, a my gdzie byliśmy 2 lata temu, więc jakby mówię, musimy zachować my wszyscy pokorę tutaj, musimy zachować też taką proporcję, jakie mamy możliwości w rozwoju, a jakie mają inne zespoły, dlatego doceniajmy, cieszmy się, że mamy taką świetną drużynę, cieszmy się, że możemy co tydzień oglądać i tym wszystkim, którzy były takie momenty zwątpienia, to radzę na przyszłość mieć więcej wiary, być z zespołem w trudnych momentach, nie tylko kiedy się wygrywa, nie tylko kiedy, nie wiem, zespół dzisiaj dobrze stoi w tabeli, tylko w takich momentach, gdzie jest na dnie, a my dotknęliśmy tego dna i wtedy doświadczyliśmy bardzo małej liczby osób, która była z nami na dobre i na złe i na przyszłość, kiedy tu będzie pracował w przyszłym sezonie nowy trener, to ja życzyłbym sobie, żeby właśnie wspierać trenera w każdym momencie. Mam nadzieję, że nie doświadczył tutaj złych momentów, ale jeżeli takie się przytrafią, to żeby jakby jak największa liczba osób była z nim, bo uwierzcie mi na własnej skórze, tutaj pracuję 3 lata i przeżyłem momenty, że byliśmy na pierwszym miejscu, na trzecim zrobiliśmy awans, byliśmy bliscy spadku w jakimś tam okresie. To są niesamowicie takie obciążenia mentalne, niesamowicie duże i koniec końców ty musisz przyjść do pracy, musisz jako trener, jako taki lider drużyny gdzieś w pewien sposób przekazać pozytywną energię, a doświadczając dookoła ludzi czasami, którzy tylko i wyłącznie sprawiają, że jest ci przykro, czy podważają to, co robisz, to najnormalniej w świecie czasami się odechciewa, ale ja się bardzo zawsze cieszę, że czas jakby sprawia, że możemy zweryfikować każdego słowa. Ja się cieszę, że słowa, które wypowiedziałem tutaj przez 3 lata, praktycznie się wszystkie sprawdziły, a ludzie, którzy czasami atakowali mnie różnymi epitetami, dzisiaj jest im ciężko spojrzeć mi w oczy. Czy są jeszcze jakieś pytania? Xavi zmienił decyzję. Liczymy, że i może trener również zmieni. Dla niej zostanie na dłużej. Gościom życzę szybkiego, bezpiecznego powrotu do domu, a gospodarza. Dziękuję.